Od 1 lipca tego roku zmienia się ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej. W szczególności dotyczy to punktu, który mówi, że będą pracodawcy mogli odpisywać od wpłat do PFRON nie 80%, tak jak to było do tej pory całościowej wpłaty, tylko 50%. Może to być o tyle niekorzystne, że może to doprowadzić do spadku zatrudnienia wśród osób niepełnosprawnych. Pracodawcy najprawdopodobniej będą chcieli nadal zatrudniać te osoby, natomiast korzyści, które do tej pory były wyższe, zostaną obniżone o 30%, co może spowodować, że część pracodawców zdecyduje się, żeby korzystając z usług innych firm, które outsourcują zatrudnienie osób niepełnosprawnych, żeby to zatrudnienie zmniejszyć. Osoby niepełnosprawne mogą obawiać się spadku zatrudnienia, co mogą zrobić firmy, takie jak firma, którą ja reprezentuję, i to, co robimy do tej pory, to uświadamiać naszym klientom, pracodawcom, użytkownikom, jak największą wartość osób niepełnosprawnych, żeby ewentualnie mniejsze korzyści finansowe nie spowodowały spadku zatrudnienia. Natomiast sami pracownicy, co mogą robić, to oczywiście jak najlepiej pracować, żeby ich praca była jak najlepiej oceniana przez klientów. Mogą oczywiście też w jakiś sposób odwoływać się do różnego rodzaju fundacji, zrzeszać się też w tym kontekście, żeby wyrazić w jakiś sposób, jeżeli będzie oczywiście taka potrzeba, niezadowolenie w związku z tym, co się stało? Korzyści zatrudnienia osób niepełnosprawnych, korzystając z outsourcingu, jest ich wiele. Firma, w której pracownik jest zatrudniony, zajmuje się kadrami, zajmuje się płacami, zajmuje się naliczaniem urlopów oraz wszystkimi kwestiami, które są związane z zatrudnieniem osoby niepełnosprawnej, i te dodatkowe czynności nie leżą w gestii klienta. Przy zatrudnieniu osoby niepełnosprawnej, korzystając z outsourcingu, który jest korzystny dla klienta, nie będzie wiązało się to z dodatkowymi kosztami lub nie będzie musiało się to wiązać z dodatkowymi kosztami dla klienta. Przy korzystaniu z outsourcingu przedstawiane są takie osoby, dla których nie ma potrzeby dodatkowego dostosowania miejsc pracy, chyba że klient życzy sobie inaczej.